Hej, jesteśmy na dobrej drodze do 400 tysięcy subów. Byłbym ci wdzięczny za pomoc w postaci suba i łapki w górę. Dzięki. Cześć, tu Ernest. W tym filmiku wyjaśnię wam, jak wykonać wyzwania drugiej części misji podniebnej. Uwaga, finalna misja będzie w oddzielnym filmiku, ponieważ potrzebne lokacje są nieznane. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, który styl do tego skina wybierzecie. Ja wybiorę mrok. Tak jak tydzień temu, zaczniemy od wyzwań, które wymagają znajomości dokładnych lokacji. Pierwsze z nich to przeleć czopą pod fioletowym, czerwonym i niebieskim mostem. Najpierw mała uwaga. To wyzwanie można wykonać tylko w klasycznych trybach. Helikopterów nie ma na naparzance. A oto lokacje, gdzie są helikoptery. Zacznijcie gdzie chcecie. Teraz mosty. To bardzo proste wyzwanie. Fioletowy most znajduje się tuż przed sierbanymi szuwarami i zapiszczącą puszczą. Czerwony most stoi na północ od Słonych Strzech. Niebieski most za to jest na wschód od Przyjemnego Parku. Dalej, drugie wyzwanie wymagające lokacji brzmi następująco. Odszukaj miecz podniebnej w kamieniu. Można go znaleźć w wysokich miejscach. Za zadanie mamy przeszukać 5 takich oto mieczy, które są w kamieniach w 5 różnych lokacjach. A więc pierwszy jest na koralowej zatoce, dokładnie tutaj. Na moim nagraniu w tle miecz nie widać, ale kamienie już tak. To dlatego, bo nagrywam przedwcześnie. Drugi miecz znajduje się na w sumie nie tak wysokim miejscu. Na północ od Przyjemnego Parku. Trzeci miecz w kamieniu znajdziecie na wschód od Przyjemnego Parku, na niewielkiej górce. Czwarta lokacja jest obok stacji radiowej FN. Jeśli robicie to wyzwanie w zwykłych trybach, to uważajcie tutaj na pomagierów. Kamień z mieczem tutaj znajduje się obok kilku większych. Piąty miecz w kamieniu znajduje się na górce na północ od zalewu zastoju. Miecz tutaj, podobnie jak przy stacji radiowej, jest obok innych kamieni. Szósty miecz jest w kamieniu na ośnieżonej górce na północ od sklepowej sadyby. Kolejna przykładowa lokacja, tym razem przy zielonych żywopłotach. Taki kamień też jest tutaj na górce, niedaleko zalewu zastoju. Jeszcze jeden jest osamotniony na wysepce, niedaleko domku z dźwigiem. To przykładowe lokacje mieczy. Do tego wyzwania potrzebujecie tylko 5. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności je zbierzecie. Trzecie wyzwanie, do którego warto znać lokację, rozkazuje nam rozpalić ognisko, zjeść zebrane jabłko i zebrany grzyb. Zebrane jabłka są w na przykład sadzie. Jest ich tutaj mnóstwo. Trzeba mieć na uwadze to, że jabłka można zjeść tylko, gdy ma się mniej niż 100 punktów zdrowia. Od razu tutaj też jest ognisko. Jeśli ktoś rozpali to ognisko przed wami, to zbierzcie 300 maców. Na naparzance bardzo łatwo jest zebrać tyle drewna. Gdy ognisko zgaśnie, można je rozpalić ponownie, za 300 maców. Grzybki znajdziecie niedaleko sadu, tutaj. Są one okrążone przez drzewa. Grzybki występują też m.in. na terenie piszczącej puszczy. Wystarczy zjeść jedno jabłko, jeden grzybek i rozpalić jedno ognisko. Czwarte wyzwanie to przeszukanie 10 skrzynek w punktach orientacyjnych. Punkty orientacyjne to takie miejscówki, które mają swoje nazwy, jak na przykład Karkołomne Kino, ale nie są nazwane na mapie, jak na przykład Słone Strzechy. Do tego wyzwania polecam naparzankę, ponieważ można przy użyciu lotni skakać między różnymi lokacjami. W przypadku tego wyzwania do dyspozycji macie całą wyspę. Jeśli gdzieś wylądujecie i ta lokacja nie ma nazwy na mapie, ale w lewym dolnym rogu pojawia się jej nazwa, to jesteście w punkcie orientacyjnym. Takie punkty są praktycznie wszędzie. Dla przykładu przylądek Dorsza. Znajdziecie tutaj mnóstwo skrzynek. Ta cała wysepka to punkt orientacyjny. W tle teraz leci moje nagranie, jak zbieram skrzynki, zaczynając od wschodniej części. Jest tutaj dużo skrzynek obok siebie. Aby otworzyć skrzynkę w czerwonej przyczepie, najpierw trzeba zniszczyć tą ścianę, a następnie wejść do przyczepy. Jeśli przyczepę zniszczycie, to rozwalicie też skrzynkę.
Teraz przechodzimy do wyzwań, które z łatwością można wykonać na parzance i nie wymagają znajomości dokładnych lokacji. Pierwsze z nich, czyli już piąte wyzwanie, rozkazuje nam wylądować na rekinie, a następnie odwiedzić agencję w tym samym meczu. Najpierw trzeba wylądować na rekinie. To proste. Po wylądowaniu tam możecie zlikwidować samych siebie i po odrodzeniu najzwyczajniej polecić na agencję. Szóste wyzwanie polega na odbiciu się na podkładkach zderzeniowych w trzech różnych meczach. W trzech oddzielnych meczach trzeba znaleźć ten oto przedmiot. Występuje on bardzo często, wszędzie. Teraz trzeba się na nim odbić, chociaż raz. Nic dodać, nic ująć. I już siódme wyzwanie zleca nam zlikwidować trzech graczy pistoletem maszynowym z odległości poniżej 15 metrów. 15 metrów to tyle. A pistoletem maszynowym najlepiej zlikwidować właśnie na bliski dystans. Ósme wyzwanie zleca nam trafić 10 razy w głowę graczy lub pomagierów. Tak, można to wyzwanie wykonać na pomagierach, co byłoby mega łatwe, ale to wyzwanie można też wykonać na parzance, przy okazji. To też nie jest trudne. Dziewiąte wyzwanie to traf 5 razy pod rząd w słaby punkt podczas zbierania materiałów. Do tego wyzwania potrzebujecie znaleźć jakiś obiekt, który ma przynajmniej 550 punktów wytrzymałości. Na przykład jakieś duże drzewo. Aby to wyzwanie wykonać, trzeba trafić 5 razy pod rząd w te oto kółka, czyli słabe punkty. Jeśli się nie mylę, to wyzwanie można wykonać też w taki oto sposób, stawiając sobie kilka struktur i aktywując ich słabe punkty. Ostatnie, dziesiąte wyzwanie trzeba zrobić albo w trybie operacji, albo w klasycznych trybach solo duo lub oddziały. Wymaga ono użycia parasolki Kingsman. Zablokuj 200 punktów obrażeń za pomocą Kingsmana. Kingsman to legendarna parasolka, która wypada ze skrzynek i tak dalej. Wypada ona losowo, trzeba po prostu szukać. Parasolka Kingsman, przynajmniej na dzień dzisiejszy, nie wypada na parzance, nigdzie. Kingsmana można też odblokować do trybów operacji. Tam też można to wyzwanie wykonać. Jak już Kingsmana znajdziecie, to przyciskiem do celowania aktywujecie jej tryb do blokowania strzałów. To wyzwanie można zrobić na graczach, ale przypuszczam, że pomagierzy i wieżyczki też powinny działać. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.